Było interesująco i barwnie, tak podsumować można spotkanie na czwartym peronie z Anną Szczypczyńską, pisarką, która zamieszkała w Szklarskiej Porębie. Na początku marca na platformę streamingową wszedł film na podstawie jej książki Dzisiaj śpisz ze mną. Jest to ciekawe, żeby móc spojrzeć na historię, którą wymyśliło się 5 lat temu, oczami innych osób, które tworzyły film, na zasadzie jak one odebrały tę historię. Książka zdobyła grono oddanych czytelników i jak się okazuje, nie jest to pozycja tylko dla pań. To nie jest taki romans, jakbyśmy sobie wyobrażali, może nie harlekin. Mężczyzna na pewno znajdzie tam smaczne kąski dla siebie, pewną wiwisekcję kobiecej natury może przeprowadzić. I to jest historia, która może nas wiele nauczyć, może pokazać, że znajdziemy w naszym codziennym, smutnym życiu zupełnie zaskakujące chwile i zaskakujące rozwiązania naszego takiego zwykłego życia. Widać jest potrzeba na takie lekkie książki do czytania. To jest książka na balkon, książka do hamaka, na wakacje, do pociągu. Naprawdę przyjemna. Podczas spotkania autorskiego udało się połączyć z Maciejem Musiałem, który wcielił się w postać Janka. To było takie wyzwanie troszeczkę, bo można powiedzieć, że ta postać może być różnie moralnie odebrana, prawda? On przychodzi do domu, zaprzyjaźnia się z dziećmi, daje im sezamki, więc bardzo ważne było, żeby nie był podrywaczem. Ja w ogóle po premierze dostałam bardzo wiele wiadomości od kobiet, które opowiadały mi swoje historie, mówiły, że kiedyś przeżyły coś podobnego. Myślę, że to jest taka historia, w której każda z nas może odnaleźć cząstkę siebie i dlatego no, bardzo kobieca, dlatego na pewno przy okazji Dnia Kobiet zaplanowano premierę. Promowana była także kolejna część bestsellera Zostań u mnie na noc. Ale nie boi się pan, że to tylko dla kobiet, ta książka? Nie, absolutnie. Przeczytałem pierwszą część i wiem, że tam jest dosyć dużo dla mężczyzn. Anna Szczypczyńska już pracuje nad kolejną książką, w której znajdą się lokalne wątki. Są w niej wątki karkonoskie, są w niej wątki szklarsko-porębskie, ale nie chciałabym za dużo zdradzać, dlatego że dopiero nad nią pracuję. Ale to będzie książka o miłości? Tak, wszystkie moje książki są o miłości. Pisarka na swoim koncie ma już 6 książek. Jak się okazuje, Szklarska Poręba to wręcz idealne miejsce dla artystów i kto wie, dokąd zaprowadzi autorkę.